Po fabryce silników agregatowych i trakcyjnych przy ulicy 28 Czerwca pozostały już tylko zgliszcza. No może poza pozostałościami po jednej z fabrycznych hal. Ale to, na co skarżą się mieszkańcy, to hałas dobiegający z teraz już placu budowy, na którym kruszone są resztki pozostawionego betonu. I tak nawet przez kilka godzin dziennie. Mieszkańcy okolic dawnej fabryki silników agregatowych są teraz skazani na dźwięki maszyny do kruszenia betonu i gruzu. Od marca zeszłego roku jest permanentny łomot i hałas. Zdaniem Hieronima Olejniczaka to, co udało nam się nagrać, to i tak tylko subtelne uderzenia. Bywa, że hałas jest o wiele większy. To ten hałas? Tak, tak, dokładnie. To jest ten dziobak tak zwany. Ale to jeszcze pół biedy, bo to jest kruszenie na większe kawałki. Potem przychodzi kruszarnia na odpowiedni granulat, taka specjalna maszyna tam jest, kruszarka. Być może te dźwięki zagłuszyły nieco główny temat, jakim jest przyszłość tego pofabrycznego terenu. Mimo że mieszkam tu od albo jeszcze dłużej, czyli ponad 40 lat, żona prawie 70. Nikt żadnych nie robił zebrań, podczas których informowało się, co tu będzie robione. Cofnijmy się zatem o 3 lata. Wtedy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał zgodę na rozbiórkę hal po zakładach produkujących silniki agregatowe. W czerwcu 2018 roku złożono wnioski o warunki zabudowy dla 8 budynków wielorodzinnych i 3 biurowo-usługowych. 19 października 2019 roku wydana została decyzja o warunkach zabudowy, ustalająca wymagania dla budowy zespołu składającego się z 3 budynków biurowo-usługowych oraz 8 budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Od ostatniej decyzji minęło 1,5 roku, a konkretnych planów budowlanych co do liczącej 6 hektarów działki między ulicami Rolną i 28 Czerwca wciąż nie ma. Dla tej działki nie ma też miejscowego planu zagospodarowania. Dla terenu HCP na Wildzie pomiędzy ulicami 28 Czerwca 1956 roku i Rolną nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest taki projekt sporządzany. W studium zagospodarowania przestrzennego jest to w większości teren zabudowy usługowej i przemysłowej. W tym samym piśmie architekt miasta informuje, że decyzja o warunkach zabudowy pozwala na wybudowanie na tej działce ponad 1000 mieszkań. Zastępca prezydenta Poznania zwraca uwagę, że sprawa jest na początkowym etapie projektowania. Według mojej wiedzy w tej chwili właściciel terenu ma jakieś problemy i prawdopodobnie nastąpi przekształcenie zmian własnościowych w tym zakresie. Radny Łukasz Mikuła, przewodniczący Komisji Przestrzennej i Rewitalizacji w Radzie Miasta, zwraca uwagę, że do rozpoczęcia inwestycji droga jeszcze daleka. To pewnie będą długie i trudne negocjacje także z miastem, bo my będziemy chcieli faktycznie wyegzekwować ten udział inwestora w przebudowie układu komunikacyjnego. To oznacza konieczność przebudowy torowiska na ulicy 28 Czerwca, a także budowę pieszego przejścia między Rolną a 28 Czerwca, które istniało tu kilkadziesiąt lat temu. Póki co na razie takich rozmów nie ma, bo żaden inwestor z konkretnym projektem budowlanym i z pieniędzmi na stole mówiący tak chce już teraz budować się póki co jeszcze nie pojawił. Jaki ostateczny kształt będzie miało osiedle na terenie dawnej fabryki silników agregatowych, to wciąż pozostaje pod znakiem zapytania, ale dyskusja na ten temat z pewnością będzie coraz głośniejsza. Maciej Szefer, Puls Dnia.